Siemka, ja jestem Trako i jak widzicie, tak, jest Lego Party w tle. Ja wam mogę Master Builders albo Skywars, ale ja w Skywars nie umiem grać, więc jak będę dedał co 5 sekund, nie miejcie do mnie problemów. Ale dzisiaj pokażę wam najlepsze launchery w Minecrafcie. Specjalnie dałem Bajzecu, bo nie miałem innych launcherów, no i po prostu miałem jakieś 6 launcherów, a chciałem mieć, znaczy miałem jakieś 5, a chciałem mieć 6, więc dodałem to Bajzecu. No, więc na miejscu szóstym, które nie powinno tu się znaleźć, ale dlatego, że nie miałem więcej launcherów, to dodałem sobie, jest to Minecraft Bajzeczu. Fajny launcher, tylko jak macie naprawdę dobrego antywirusa, to sobie go zainstalujcie, bo Bajzecu ma jakiegoś tam wirusa, o którym chyba nie wiem, bo Szymek TM już o nim gadał, ale nie oglądałem całego odcinka, bo nie mogłem. Więc no, jak macie dobrego antywirusa, zainstalujcie sobie Bajzecu, bo można tam same mody, bo można też mody sobie zainstalować. Na miejscu piątym będzie tam znany nam Sponge, czyli Cinema Launcher. Czemu Cinema Launcher? Nie wiem. A tak naprawdę to jest 5 tych launcherów, ale chciałem, bo miałem 4 i musiałem mieć 5, więc dałem Bajzecu. Ale wracając do Sponge'a, czyli naszego Cinema Launcher, nie można tam zmienić skina. Da się dodać mody, ale nie wiem jak. Da się dodać Optifine'a. Wiem jak, ale nie chcę. Odinstalowałem sobie Sponge'a i zainstalowałem launcher, który chyba już nie dużo wie, na przykład Nozip wie, więc no. A w ogóle napiszcie w komentarzu, jakiego wy launchera używacie, albo macie premkę. Dobra, a więc na miejscu czwartym dobry nam znany Sky Launcher, czyli Sky, znaczy SK Launcher, czy jak to tam. Chyba można zmienić skina i chyba można zainstalować mody, ale nie wiem. Na drugim miejscu jest to Crystal Launcher. Też można zainstalować mody, też można zainstalować sobie Optifine'a i chyba można zainstalować sobie skórka. A teraz miejsce pierwsze, który ja tak bardzo kocham, Telauncher, którego sam używam i naprawdę powiem wam, jakie są zalety. A. Można zmienić skina. B. Można kupić sobie premkę za jakieś miesiąc, kosztuje jakieś 1 dolar. Słuchajcie, można dodać sobie mody, bo tam jest, słuchajcie, darmowa aplikacja już w launcherze, gdzie można dodać mody, więc też bardzo fajnie. No i tyle. Więc tyle. Dzięki za oglądanie. To był pierwszy taki odcinek z launcherów w Minecrafcie. Nie wiem, czy jest jeszcze więcej launcherów w Minecrafcie. W ogóle nie wiem, co to znaczy launcher w Minecrafcie. No ale dobra, do zobaczenia i cześć!